No i mamy teraz wybór, więc z Novalis będę chyba chciał dostać się do Aridi. Oczywiście, że tak. Będę chciał się tutaj, że tak powiem, dostać. I wszystko dobrze za pierwszym razem wcisnąłem, bo ja myślałem, że tutaj w ogóle trzeba jakieś kombinacje R1 czy L1, czy kij wie co. I takie scenki, gdzie Ratchet i Clank podążają statkiem kosmicznym, są zarąbiste. Bardzo mi się podobają. Ale nie wiem, czy będę je jakby wszystkie pokazał, czy będę je edytował. Ha, myślałem, że oni tutaj coś powiedzą, bo już się chciałem zamknąć. Ale okej, jesteśmy teraz na Aridi. Tutaj mamy nasz statek, którym właśnie żeśmy podążali z Novalis. Więc lećmy sobie. It's him, Skid McMarks. That man from the Infobot. In the flesh, little dude. You guys get a load of that epic space battle I was in? We saw you screaming for help. That was like a war cry. My agent and I got ambushed on the way to hoverboard practice. Did he survive the crash, sir? He's okay, but I've had a little trouble getting back to my ship due to my sprained ankle. Oh, come on. If you can take out all the sand sharks, I just might have a spare hoverboard for you. We'd love to help you, Mr. McMarks, but Ratchet and I need to find Captain. Shh. One of your boards? I've always wanted a decent hoverboard. Well, all right. You just keep that foot elevated. Okej. O, to jest dobry wyrąbisty OST. Więc że tak powiem, pozwiedzamy sobie teraz Aridię. I tam właśnie był Skid McMarks, który chce, znaczy dał nam takie zadanie, żebyśmy chyba te 7 zielonych, znaczy tych 7 stworków dziwnych. One w ogóle zostały nazwane jakoś Shark czy coś takiego, w sensie rekiny. Nie wiem, akurat tutaj nie zwróciłem uwagi na to, co tam było dokładnie napisane, aczkolwiek damy sobie radę bezproblemowo. I ta muzyka, nie wiem czemu, mi trochę przypomina tego Raymana dwójkę, bo Rayman, a nie, czekajcie, nie Raymana dwójkę, Raymana trójkę, bo Rayman trójkę miał w pewnym momencie taki OST. Chyba to było w momencie, kiedy mieliśmy ten wyścig na tej desce, w sensie w tym takim poziomie. Nie pamiętam już w ogóle też Raymana trójki. Mam straszną sklerozę, jeżeli chodzi o te gierki. Wiecie, jak się gra w nie raz na ruski rok, to też nie ma co się dziwić, że tak powiem. Ale jakbyście mieli oceniać, jak mi idzie w tej gierce, to szczerze napiszcie, bo jestem, że tak powiem, ciekaw. Oczywiście, jak najbardziej jestem przygotowany na krytykę w moją stronę. Tak jak powiedziałem, nie zagrywałem się szczególnie przed nagraniem tej sesji pierwszej z Ratcheta. Więc jestem przygotowany na pełen ścisk i tak dalej. Nie będę płakał, będę jedyny, który nie będzie płakał. Jestem przygotowany na to wszystko, jestem przygotowany na hejt w moją stronę. Ale okej. Jeszcze tylko dwóch musimy znaleźć. Gdzie oni są? Zaraz ich znajdziemy. Zaraz poczują prawdziwy płomień z dupska. Hehe. I z tego, co widzę, w tych skrzynkach jest po 20 tego, a amunicji do naszej broni. Naszej pierwszej broni, kurde. Ciekawe, czy coś w Gadżetronie jest. Pyro Sector Ammo. Aha, to tylko ammo mogę sobie kupić. A sobie kupię 40, bo why not? A co? Mamy teraz już 126, więc jest dobrze. Dobrze! Ratchet, nie utoniesz, spokojnie. To jeszcze nie jest czas na tonięcie. Możesz sobie tonąć poza nagrywaniem. Pozwalam ci. Wyjątkowo ci na to będę pozwalał. Okej? Słabiaki, kurde. Jeszcze zaraz się tobą zajmiemy, bo tam ostatniego sobie zostawiłem, ale spokojnie, mamy tutaj. A tutaj TNT są, w sensie bomby.
Ej, ale jak powiem na to TNT, to chyba nie jest nic złego, co nie? Ma takie samo zastosowanie, okej? Okay? To jest też dynamit. I od razu wybucha. I krzywdzi mnie. Bo... Albo to zaraz wytłumaczę. Bo to chyba będzie wszystko. A, nie, myślałem, że cutscenka się od razu łączy. Więc... Te takie kuleczki, które widzieliście, takie cztery małe kuleczki, które się świeciły, to jest zdrowie Ratcheta i kiedy stracimy wszystkie, to Ratchet ginie. Ale to już zdążyliście zobaczyć po moim fail, po moim tak zwanym jednym wielkim failu na Novalis. Ale okej. Okay. Sprawdźmy, czy aby na pewno wszystko mam, bo ja lubię takie lokacje też czyścić z takich właśnie śrubek itd. itd. Mamy wszystko. No i to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. To jest między innymi kula energii, która pozwala, że Ratchet se żyje. Ma tam takie cztery właśnie kule i kiedy straci wszystkie cztery, to ginie. Czy to kwiat lotosu? O kurde, fajnie wygląda. A nie, to jest zwykły kwiat. Łe, myślałem, że kwiat lotosu. A, jeszcze muszę tych piaskowych zniszczyć, tak? Okej. To źle przeczytałem wtedy. No tak, bo oni są tam jeszcze piaskowe, no nie? Here, man. Catch. A brand new Z3000. You can't even buy these. Well, I got a bail. Catch you dudes at the hoverboard races. Więc mamy hoverboard. Zarąbiście. Cieszę się z tego powodu i wejdźmy sobie teraz tędy. Haha, widzicie? Ja to dobry kawalarz jestem. I ten model hoverboardu to był chyba Z3000, tak? Dobrze przeczytałem wtedy? O, coś takiego. Wow, ale bajerek. Ale tutaj już byłem, halo. A da się jakoś tam dostać? Nie, no da się, na pewno się da, kurde, no co wy? Myślicie, że się tam nie da dostać? Tylko, że to tylko w jedną stronę daje, a jest tutaj coś, co daje w drugą stronę? Żeby się tam dostać? Poczekajcie, sam se pokombinuję, nie musicie mi podpowiadać. Tak, tak bym powiedział oczywiście, gdybym robił live'a. Ale widzę już tutaj, zdążyłem to zauważyć, bodajże musimy w tę stronę pójść. Więc lećmy zatem. Kurde, miło mi się prowadzi taki let's play, taki trochę na ślepo, bez żadnego szczególnego oglądania, tylko po prostu sam odkrywam grę własnymi, że tak powiem, gałkami ocznymi. To jest miłe naprawdę uczucie. Dawno czegoś takiego nie miałem, więc to chyba dobrze, że zacząłem Ratcheta w sumie. Szkoda, że tak późno, no ale lepiej późno niż wcale. Tak wyjdźmy z takiego, że tak powiem, założenia. Na razie idzie póki co dobrze i tego się trzymajmy, takiej wersji się trzymajmy i nie przesadzajmy. Mamy tutaj platformę, która weźmie nas do góry. Oczywiście, bo gdzie indziej byśmy mieli się dostać jak nie do góry. Chociaż są platformy, które na dół potrafią zaprowadzić. Nie ignorujmy takich faktów. A ty koleś, to proszę wypad z baru, bo tylko ja mogę mieć tą broń, nie ty. Chociaż on ma coś takiego podobnego do Pyrosictora. Sorry za problem z wymową, jeżeli chodzi o nazwę tej broni, ale serio. Nie, no to nawet pisze Pyrosictor, więc ja mogę mieć Pyrosictora, a ty co jedynie możesz sobie w nosie podubać. Czy ja czegoś nie pominąłem? Bo ciągle mam wrażenie, że coś pomijam. Tak swoją drogą w ogóle głos Ratcheta jest taki trochę śmieszny, nie powiem, że nie, bo generalnie trochę mi się przypomina sytuacja ze Spyro 1, gdzie Spyro też miał taki dziecięcy głos. No tutaj Ratchet w
szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że jest nieco młodszy niż w Ratchecie dwójce, a już tym bardziej na pewno w Ratchecie Tools of Destruction. No tam to już widać, że Ratchet jest starszy i tyle. A tutaj to taki trochę młodzieniaszek. O ile dobrze to skomentowałem i dobrze to określiłem, I guess. A uwierzcie mi, ja często takie rzeczy źle komentuję i źle. Ale to jest takie moje spostrzeżenie. A chyba mam do tego jeszcze prawo, co nie? Dobra, tutaj strzałka nam musi napisać. Musi przedstawić, że patrzcie, tu do góry trzeba się dostać. No kto by pomyślał? Ja nie wiedziałem w ogóle, że tam trzeba do góry się dostać. Nie bijcie mnie za to. Nie wiedziałem. O, im zostały mi jeszcze dwie kule. Więc zaraz sobie to życie nadrobię. Tylko muszę znaleźć, kurde, skrzyneczkę z tym. A raczej pudełko w tym wypadku. Albo kwadrat. Nie chcę ryzykować, więc pójdźmy dalej zatem. A tutaj dalej nie mogę pójść. O ty kurde. Ale tu już mogę pójść, haha, więc oszukałem cię. I tutaj mamy właśnie. Dziękuję za uwagę. I czas podążać do góry. Ku górze, proszę państwa, ku górze. Chciałem powiedzieć 1-0, frajerze, ale w sumie się zastanawiałem nad tym, jakby to ubrać ładnie w słowa. Mamy zaraz godzinę nagrywania, więc myślę, że przejdziemy sobie te planety i mówię, skończę tą sesję, bo jestem ciekaw, jak seria wam przypadnie do gustu. Ale myślę, że chyba wam przypadnie, pomimo moich jakichś takich faili, nie faili. Sądzę, że jest szansa, że przypadnie wam do gustu ta seria. Kurde, do góry Ratchet. No kurde, ja bym miał amunicję do Pyrosiktora przegapić, no co ty dajesz, kurde. To było słabe z mojej strony, okej? Okay? Okej, jestem gdzie jestem. Teraz, że tak powiem, zaatakujmy... O, właśnie. Mam co trzeba. A, i teraz do góry. A, łatwo. I co teraz mam zrobić? No to jest doskonałe pytanie. Chyba zejść w dół, co nie? A nie, tutaj. Okej, mój błąd. Nie zczaiłem trochę. Coś tutaj mamy dodatkowego poza bagnem i śmierdzącą wodą, która cuchnie. No signal whatsoever. This downtime is killing me. Do you need medical attention, sir? Don't be so literal, son. The problem is I'm stranded on this backwater planet and my star client is nowhere to be found. Hey, we saw you on that info bot. You're Skid's agent. Was Skid's agent. I haven't seen him since our ship crashed. And an agent without a client is like a flea without a dog. Say, you look like an athletic kid. If you can bring back the championship prize from the hoverboard races in Blackwater City, I'll make you my next star. We have no time for trivial matters, sir. Hmm. I could be the next Skid McMarks. Okej, więc spotkaliśmy na swojej drodze agenta Skid McMarksa. I w zasadzie to Ratchet go rozpoznał. A on do Ratcheta tak zwrócił się, jakby Ratchet był jakimś dzieckiem. Bo tak to trochę wyglądało. Ej, tam jest złota śrubka, ja ją widzę. Nie wiem, czy ją zdobyć, czy nie, ale tak szczerze, w ogóle po co ja tutaj poszedłem? Bo nie wiem, czy tutaj miałem właśnie iść, czy nie, ale to takie trochę... What? Dobra. Więc chyba nie to miałem na myśli. Bring the prize from the hoverboard races. Oho, oho, no kumam. Mniej więcej kumam. A teraz zrobię coś a la ryzyk fizyki. Chciałbym się tam dostać, aczkolwiek nie wiem, czy chcę tracić zdrowie, ale wiecie, można spróbować. A i tutaj do góry nie można iść, bo nie mamy butów. Bo to jest chyba sekcja dla tych... No nie, jeszcze nie, to nie, jeszcze nie jest to. Kurde, ale spoilera walnąłem. Okej.
Więc dostaniemy się teraz, znaczy już jesteśmy tutaj, ale jak zwykle ja muszę mieć jakieś opóźnienie w samym swoim komentowaniu i zbierzmy to. Okej, mamy sobie złotą śrubeczkę i co te teraz możemy zrobić? Chyba tędy mamy iść właśnie. Tak mi się wydaje. A ty co ty tutaj ten? No, dawaj mnie do góry. Dawaj mnie do góry, kurde. Aha, spoko. Okej. Coś takiego jak... co się w ogóle nawet nie podnosi, więc what? Ej, ale eksplorowanie tej gierki jest w sumie fajne, naprawdę. Ale dobra, koniec tych żartów, więc sprawdźmy, co ja tutaj mam zrobić. A raczej sobie poeksploruję, może tutaj poniszczę coś i będę wiedział co i jak. Okej, jestem głąbem. Dlaczego? Otóż to by było na tyle z tej planety. I to mówię autentycznie, ponieważ okazuje się, że muszę się teraz dostać na planetę Kervan. Czyli na czwartą planetę. Więc Aridiei Novalis mamy ukończoną. Tak na dobrą sprawę. Znaczy no pewnie i tak trzeba wliczyć backtracking, bo oczywiście takowy też będzie w tej serii. Ale możemy wyruszyć stąd. Więc lećmy na Metropolis, na planetę Kervan. Tak swoją drogą, mamy tutaj 4 złote śrubki do zebrania, oh man. A tutaj 3. A na Novalis 3 i ja żadnej nie znalazłem, więc haha, dałem czadu, że tak powiem, czadowo. Więc let's go! Więc witam was na planecie Kervan, na czwartej planecie w tej oto gierce. I szczerze powiedziawszy nie wiem czemu ta planeta, bo to jest Kervan / Metropolis, jak to przynajmniej gra zatytułowała. I trochę mi ta planeta przypomina Metropolis z Tools of Destruction. Tak, to miasto się chyba też Metropolis nazywało, tam, to gdzie w pierwszym poziomie byliśmy na początku. Przynajmniej z tego co ja grałem. Ale mówię, tutaj gdzieś sobie zaraz zakończymy, że tak powiem, sesję, bo jest dosyć długa. Znaczy, no dobra, godzina to nie jest jeszcze długa, ale no wiecie. Na spokojnie sobie zaczniemy od następnego odcinka trochę dłuższą sesję. Oczywiście sobie dokupię trochę ammo, bo czemu by nie? A może w sumie jeszcze? Wyrównajmy sobie. No, 240, kurde. W Gadżetronie. Dzięki swoją drogą, Gadżetron. Zniszczmy sobie to tutaj i mamy tutaj Robo Quark. To the Captain Quark Fitness Course. If you're strong enough, fast enough and clever enough to beat my fitness challenge, you will receive a reward from my head trainer. Simply make your way to the third island to complete the course. Good luck. Quark Enterprises is not responsible for sprains, broken bones, snapped tendons, bruised egos, or accidental death incurred while taking the challenge. Excuse me, Captain, but we have more pressing issues. We urgently need your assistance. Clank? Yes? Do you notice anything unusual about Captain Quark? Well, I find the fact that he has a spring where his leg should be to be quite puzzling. And why do you think that is? Possibly an injury incurred while battling evil? This isn't the real Captain Quark, you numbskull! It's a robot! Oh.
A Clank uwierzył, że to jest prawdziwy kapitan Quark XD. Kompletnie już XD. Ale dobra. Dostańmy się do góry. I tutaj gdzieś sobie zakończymy. No w zasadzie tutaj możemy na... w tle tych oto statków, co sobie, że tak powiem, latają. A więc dobra, moi drodzy. To by było na tyle z dzisiejszej sesji z Ratcheta i Clanka. Mam nadzieję, że wam się podoba let's play. Że mój sposób komentowania jest nawet okej. I że w sposób ciekawy go prowadzę i może w jakimś małym stopniu jestem informatywny. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli się nie podoba, to zostawcie łapkę w dół, uzasadnijcie dlaczego się wam nie podobało, albo w ogóle się wam seria nie podoba. Napiszcie komentarz, co sądzicie o serii. Czy wam się podoba prowadzenie, czy nie, tak jak już wspomniałem, czy jestem w jakiś sposób informatywny, czy nie. Czy w fajny sposób prowadzę i ciekawy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, jak i prowadzenie ogólnie serii, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli chcesz więcej obserwować mojej twórczości. Oczywiście kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj wrzucam, łącznie z live'ami, filmami, jakimiś takimi innymi pierdołami. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratchet & Clank i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!